Pojawił się nowy trener w PGE Ekstralidze, Piotr Świderski, młode pokolenie. Ty jesteś też przedstawicielem tej nowej, młodej fali trenerów. Co byś poradził swojemu młodszemu koledze? No ja tam jeszcze nie czuję się na tyle doświadczony, żeby komuś rady dawać, także myślę, że Piotr gdzieś tam wokół żużla już kilka sezonów się kręci, także wie, z czym to się je, czyli jak to wygląda. Także życzę mu powodzenia. Na pewno w Rybniku łatwy grunt to nie jest, ale życzę mu powodzenia i samych sukcesów. No, byłem zaskoczony po części, bo nie wiedziałem, co Piotr dalej planuje. Tak? Był w zeszłym roku chyba w Łodzi bodajże, tam współpracował z trenerem, no wiadomo, gdzieś tam w telewizji. Gratuluję mu i życzę mu powodzenia, bo jest młodym, ambitnym chłopakiem, pokazuje to, że można, tak? Będzie chyba najmłodszym szkoleniowcem w PGE Ekstralidze, więc życzę mu powodzenia i trzymam kciuki, żeby to, ta współpraca z prezesami, z kibicami w Rybniku ułożyła się dla Piotra pomyślnie. Na głęboką wodę zostaje rzucony od razu. Oj, na bardzo głęboką. Jeszcze nawet nie wie, jakim składem będzie dysponował, ale tak jak trener Mariusz, można porównać, Staszewski tutaj przychodził do Ostrowa, też był rzucony na głęboką wodę, awansował z drugiej do pierwszej, tak? Teraz byliśmy blisko awansu do Ekstraligi, więc dlaczego i Piotrowi miałoby się nie udać?